godzinki od Naples jest takie dziwne miasto, nazywa się Ave Maria. Sztucznie zbudowane od początku do końca. Jedziemy zobaczyć, o co chodzi z Ave Maria. Zapraszam. Continue on Avenue Maria Boulevard for 3 miles. Na początku XXI wieku rzymskokatolicki filantrop Tom Monaghan wymarzył sobie miasto katolickie, w którym nie będzie grzechu. W centralnym miejscu będzie wielki, wielki kościół. Miasto będzie bez gogobarów, bez strip clubs tak zwanych. Nie będzie można kupić żadnych kondonów i innych antykoncepcyjnych rzeczy, prawda? W tym mieście po prostu będzie takie katolickie miasto. Nie do końca wszystko się udało, natomiast jest to miasto bardzo mocno katolickie. Na każdym roku widać tutaj akcenty. W takim mieście sztucznie zbudowanym najlepszym środkiem poruszania się są meleksy, których jest tutaj bardzo dużo. Turbokatolickim miastem Monaghanowi nie do końca się udało. Oczywiście jest zapisane w statucie, że nie może tutaj być żaden gogo bar ani striptease club, prawda? Natomiast jeśli chodzi o antykoncepcję, no to już tutaj w studenckim mieście prawa pewne, prawda, wolności, konstytucje i inne. Nie do końca mu się to udało. Aczkolwiek jak popatrzymy się naokoło, jest to niespotykanie, takie święte miejsce, tak to powiem. Zajrzyjmy do środka. Miasto tak naprawdę powstało w 2005 roku i przeniósł się tutaj, jeśli się nie mylę, z Michigan, też Uniwersytet Ave Maria, także założony przez właściciela Domino Pizza. I jest to całkiem dobry uniwersytet. Uniwersytet Ave Maria oryginalnie powstał w Michigan w 1998 roku, a przeniósł się do Ave Maria w 2007. I jest to w tej chwili jedna z 10 najlepszych wyższych szkół na Florydzie. Także opcja dla młodych jest. Znajdujemy się w Ave Maria School of Law, czyli w szkole dla prawników, ponieważ świat potrzebuje katolickich prawników. How are you? What's your name? Kristen. And yours? Lilia. My name is Nick. Nice. So tell me, how is it studying at Ave Maria? What, is it tough school or not?
It's tough. It's like definitely rigorous, but it's really good. It's like we have a great community and awesome. And how is the community life, students life? Do you have a lot of pubs, bars where you hang out, or do the school is so strict you have no time to have fun? I mean, there's definitely some places. Yeah. There's lots of activities the school puts on. Yeah, so. There's a lot of on-campus events. But there's also, we also like to go off-campus too. We're close to Fort Myers and Naples. Yeah. And the beach, so. All right. That's awesome. And what is your major? Psychology. Wow. Elementary education. Nice. Yes. Good luck. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye. Jest niedziela, dosyć spokojnie jest na Uniwersytecie Ave Maria, ale myślę, że nie dlatego, że to jest uniwersytet katolicki, dlatego, że w katolickich szkołach, słyszałem, są najostrzejsze imprezy, ale myślę, że po prostu florycki chillout niedzielny sprawia, że snują się tak od czasu do czasu jacyś studenci, ale ogólnie jest pusto. Jestem już na samym końcu tutaj. Na końcu uniwersytetu, no i na końcu miasta, i za mną ściernisko, albo tak zwane swamps, czyli na tym, co tam widzicie za mną, zbudowali to wszystko. Ja myślę, że kanał może być sztuczny, taki melioracyjny tutaj, ale ogólnie płasko, tropikalnie, i tak powstało całe miasto, uniwersytet, całe ich tutaj życie, niezależne podobno. Drodzy studenci, bez głupich pomysłów, proszę. Studenci Meleksami jeżdżą sobie po uniwersytecie, proszę bardzo. Tu trochę starsi studenci. W niedzielę Pan Bóg odpoczywa i tutaj też wszystkie sklepy, prawie wszystkie sklepy zamknięte, restauracje są otwarte. O, proszę bardzo. Niedziela. Pusto. Studenci odpoczywają. Sklepy pozamykane. No ale żarty żartami. Tutaj właśnie na tym takim, nie wiem co mogę nazwać ryneczkiem, takiej drodze naokoło kościoła, czy to jest katedra, są restauracje i sklepiki. I tu się miesza życie studenckie z życiem rezydentów tego pięknego miasta. Ono jest piękne, nowoczesne, nówka, 2005 rok założone, a buduje się cały czas. No i tu wszędzie naokoło są osiedla, domki jednorodzinne, kilka kondominiów. No i oczywiście jest trochę emerytów, ale niekoniecznie. Dużo młodych też się tu przeprowadza ze względu na to, że podczas pandemii praca zdalna stała się rzeczą normalną. Więc po co siedzieć w zimnym mieście, jakim gdzieś tam na północy, jak można sobie tutaj siedzieć na Florydzie. I tutaj właśnie miesza się młodzież z takimi jak ja,
staruchami jeszcze nie, może, ale no i z takimi już starszymi też. Podobno Ave Maria jest miastem samowystarczalnym, tak zwanym self-sustained, także bal się świecie, tutaj dadzą sobie radę. Mają swoją gazetkę, proszę bardzo, Ave Maria Sun, i to podobno nie jedna, jest jeszcze jedna jakaś. Także doomsday, najlepiej przetrwać w Ave Maria. Tu kolejny koniec miasta i oczywiście wszystko się buduje. Zobaczcie. Poszerzają się tereny miasta Ave Maria. To dosyć duże miasto. Są tutaj parki, są ścieżki rowerowe, ścieżki do biegania. Jest park wodny dla dzieciaków. Oczywiście są korty tenisowe, golf. Wszystko zbudowane wokół tego całego, prawda, ryneczku z wielkim kościołem. Rozbudowują się nowe osiedla. Jest czterech podstawowych, głównych deweloperów tutaj, z tego co wyczytałem, którzy mają prawo rozbudowywać Ave Maria miasto. No i oczywiście ucinają coraz więcej tak zwanych swamps i budują coraz dalej, rozbudowuje się to miasto. Niby sztuczne, ale bardzo ciekawe. Myślę, że warto tutaj przyjechać na lunch. Jest dosyć blisko, czy z Fort Lauderdale, czy z Naples, jeszcze bliżej. No i zapraszam na stronę ich. Tutaj podaję stronę miasta. Poczytajcie sobie więcej, jeśli jesteście zainteresowani. Poczytajcie sobie trochę o uniwersytecie. A ja z ciekawości zajrzę też, jak ta szkoła School of Law. Strasznie mnie to ciekawi, czy to jest dobra szkoła, czy nie. Dziękuję Wam bardzo za spędzenie tych chwil ze mną. Pozdrawiam serdecznie i miejmy nadzieję, że niebawem znowu się zbiorę, żeby coś dla Was nakręcić. Na razie, cześć!